patrząc na ten symbol Bożego Narodzenia, chciałby się zaśpiewać kolędy, no ale może odpuśćmy to sobie tym razem, bo już mamy tego śpiewu naprawdę bardzo dużo i Boże Narodzenie, i już wcześniej nawet wieczór wigilijny. To był właśnie czas, kiedy żeśmy śpiewali kolędy, kiedy żeśmy cieszyli się przyjście na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kochani. Witam bardzo serdecznie, oczywiście wciąż w atmosferze świątecznej, atmosferze Bożego Narodzenia, chociaż ta atmosfera, jak wiemy, powoli dobiega końca. Zakończyliśmy oktawę świąteczną, a dzisiejsza niedziela, jest to 7 stycznia, jest to, proszę Państwa, koniec okresu Bożego Narodzenia. Ten okres kończymy właśnie dzisiaj. I wchodzimy w tak zwany okres zwykły, perannum, czyli, mówiąc językiem świeckim, wchodzimy w okres białego karnawału. Jeżeli chodzi o kolędy, jeżeli chodzi o symbole, czy choinki, czy jak Państwo widzą żłóbek, czy jakieś tam jeszcze inne dekoracje na ulicach, czy w naszych mieszkaniach, one już mogą, że tak powiem, zniknąć, chociaż tradycja pozwala, żeby pozostały jeszcze one i cieszyły nasze oczy do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. Do tego czasu możemy śpiewać kolędy, możemy właśnie patrzeć na te symbole, które tak na pewno bardzo cieszą nie tylko nasze oczy, ale nasze serce i nasze życie, bo przecież to Boże Narodzenie, bo przecież to ten radosny czas przyjścia naszego Zbawiciela tutaj na ziemię do nas, jak to wciąż podkreślam, z powodu naszego kochań dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to niedziela, owszem, w roku kościelnym, ale także w roku kalendarzowym, no a właśnie jesteśmy na początku nowego roku kalendarzowego, roku pańskiego 2024. W związku z tym bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, żeby ten nowy rok, który rozpoczęliśmy już kilka dni temu, dokładnie tydzień temu, żeby to był rok błogosławiony, żeby to był rok szczęśliwy i żebyśmy spełnili wszystkie marzenia, jakie mamy, proszę Państwa, jakie pogadamy w tym nowym czasie, z tym, że ja wciąż podkreślam, żeby spełniły się te marzenia dobre, prawda, bo są czasem niedobre marzenia. Nieraz marzymy o tym, żeby komuś dokopać, żeby się na kimś zemścić, żeby komuś zrobić krzywdę. Nie daj Boże takich marzeń. Nie marzmy w ten sposób, bo wtedy poniżamy siebie, poniżamy swoją godność ludzką. Dlatego niech spełnią się te wszystkie dobre marzenia, a takich marzeń i planów na pewno bardzo dużo mamy. Zechciejmy też zrobić jakieś postanowienia. Mam nadzieję, że już zrobiliśmy, żeby właśnie w tym nowym roku albo mniej palić, albo w ogóle przestać palić, oczywiście papierosy, żeby uporządkować swoje życie, czy swój język, mniej przeklinać, mniej kłócić się, mniej obrażać. Jest, proszę Państwa, bardzo wiele płaszczyzn, które warto zauważyć i na których warto siebie realizować w tym właśnie nowym etapie roku pańskiego 2024. No wreszcie wracamy do dzisiejszej niedzieli. Jest to niedziela chrztu pańskiego. Gdy byliśmy, bądź też gdy będziemy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyko jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić będzie was Duchem Świętym. W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jego gołębice wstępującego na niego, a z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Kochani, widzimy postać świętego Jana Chrzciciela, widzimy oczyma wiary, widzimy go też z tego fragmentu świętego Marka. Święty Jan Chrzciciel to raczej postać taka adwentowa, to on właśnie przygotował nas do Bożego Narodzenia, to on wołał do każdego z nas: prostujcie ścieżki dla Pana, dla tego Pana, który idzie do nas, dla tego Pana, z którym się mamy spotkać, i by wasze to spotkanie było godne, było uczciwe i było nade wszystko pożyteczne. No właśnie dzisiejsza niedziela, niedziela chrztu kańskiego, ukazuje nam Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel dlatego, że on właśnie udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi w rzece Jordan. Oczywiście był to chrzest tak zwany Janowy, czyli chrzest z wody. Ten chrzest, który my przyjęliśmy, to jest chrzest sakramentalny, który ustanowi Jezus Chrystus. Zobaczmy, gdy właśnie dokonuje się obrzęd tego chrztu, chociaż tutaj Jan broni się przed tym, żeby udzielić Jezusowi tego właśnie, tego obrzędu, żeby ten obrzęd wykonać nad jego osobą. No ale Jezus, że tak powiem, przekonuje Jana: rób to, co do ciebie należy. No właśnie w tym momencie, kiedy dokonuje się ten obrzęd, rozlega się głos z nieba: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, w nim mam upodobanie. I ukazał się Duch Święty, niby gołębica. Zobaczmy, właśnie w tej tajemnicy chrztu ukazał, zazywana jest
tajemnica Trójcy Świętej. Inaczej, czy jest uchylany rąbek tajemnicy Trójcy Świętej? Właśnie Jezus, druga osoba Trójcy Świętej, czyli Syn Boży. Ten właśnie gołąbek, czy ta gołębica, niby gołębica, to trzecia osoba Trójcy Świętej, czyli Duch Święty. I właśnie ta najważniejsza postać, czy ten głos z nieba, to pierwsza osoba Trójcy Świętej, czyli Bóg Ojciec. To jest mój Syn umiłowany. Bóg Ojciec zwraca się do Jezusa, że to jest Jego Syn umiłowany. W ten sposób właśnie widzimy całą Trójcę Świętą, czyli widzimy właśnie to, co jest fundamentem i podstawą naszej wiary, co wykonujemy wtedy, gdy czynimy na przykład znak Chrztu Świętego, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, właśnie dzisiejsza niedziela, niedziela Chrztu Pańskiego, niech będzie okazja do tego, by zastanowić się nad swoim chrztem. Każdy z nas też został chrzczony, z tym, że mówię, to jest chrzest sakramentalny. Właśnie poprzez ten sakrament zostaliśmy włączeni do Kościoła, do społeczności ludzi wierzących. Poprzez ten sakrament staliśmy się dziećmi Bożymi. Ten sakrament też upoważnia nas do tego, żeby przyjmować pozostałe sakramenty. To jest właśnie fundament, podstawa naszej wiary. Jeżeli my nie jesteśmy ochrzczeni, nie możemy ani ożenić się, ani za mąż wyjść, ani zostać księdzem, ani zakonnicą, ani jeszcze tam jeszcze inne, że tak powiem, przyjąć sakrament. Dlatego też dzisiejsza niedziela to okazja, by wspomnieć chrzest, który przyjęliśmy lat temu X. Nie pamiętamy tego, bo byliśmy małymi dziećmi, ale są tacy, którzy pamiętają, może nasi rodzice, jeżeli żyją, chrzestni, czy goście, a może są jakieś zdjęcia, dlatego też niech będzie właśnie taka refleksja, czy przy obiedzie, czy przy kolacji, czy przy właśnie takim spotkaniu, które spotkamy wciąż jeszcze w atmosferze świątecznej, w atmosferze Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który kończy okres Bożego Narodzenia i wprowadza nas w okres zwykły. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech Pan błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo.